Widzowie, ja mam nadzieję, że to, co widzę teraz na moich tabliczkach, to jest kompletny żart, ponieważ wchodzę sobie na Kiedowice po przyjściu z Palionowa i mówię sobie, spędzę sobie cudowny, piękny, piękny czas na mojej ukochanej wiosce. Patrzę na tabliczki, no i pierwsza tabliczka, która rzuciła mi się w oko, to jakaś magiczna karczma, jedzenie do odbioru. Nie wiem, o co chodzi naprawdę, widzowie, dawajcie mi znaka, bo chyba nie jestem w temacie ostatnio tutaj, co się na Kiedowicach dzieje, ale dostałem też drugie wiadomości, zobaczcie, Dawid Tuwerka, chyba ten wasz prześladowca jest u nas. Widziałam go, mam nawet zdjęcia. Serio, przyjdź szybko, bo się strasznie boję. Coś takiego zostawiła mi moja młodsza siostra. Jeżeli nie znacie tematu prześladowcy, no to zapraszam was na mój główny kanał, ponieważ tam ostatnio prześladowca na Palionowie no nas prześladuje, jakby nie patrzeć. Muszę jak najszybciej, widzowie, lecieć do mojej młodszej siostry, bo jeżeli to prawda z tym prześladowcą, no to to naprawdę będzie problem. Ja nie wiem, czy wy śledziliście na moim głównym kanale, ale on, ten psychol, normalnie siedzi pod nad domem Paliona, pod mój zresztą też przyszedł i mi nawet dzwonił na komórkę i to nie są żarty. Jeżeli on też będzie na Kiedowicach, no to naprawdę, widzowie, mamy gigantyczny problem. Subskrybujcie koniecznie kanał, ponieważ, widzowie, tutaj prawie 70% osób, które te filmy ogląda, nie subskrybuje tego kanału, a naprawdę warto, ponieważ odcinki są tutaj codziennie, więc żebyście byli na bieżąco, to musicie zostawić subskrypcję. Wtedy macie powiadomienia o każdym filmie i będzie mi bardzo miło. Wpadajcie na mój serwer kiedowice.pl. Tak tylko sobie tutaj pozwolę dodać. Widzowie, mamy noc, więc klimat jest naprawdę mocny. No i ja się nawet boję, bo jeżeli to prawda z tym prześladowcą i Werka nie kłamie, nie robi sobie ze mnie jakichś żartów, no to ja muszę tutaj bardzo uważać, bo to jest niebezpieczna postać, naprawdę, jedna z niebezpieczniejszych. Czemu tutaj Wera ma takie coś? Dobra, naprawię jej to i wchodzimy do Werki. Halo Wera, co ty mi tam mówisz, kurczę? Dawid, no przecież to jest jakaś porażka. No ale co ty, to jest naprawdę? Ty mówisz naprawdę? No słuchaj, no chyba ten typ, który u was jest na Palionowie i tam w prawdziwym życiu, coś tam nie wiem, ja tego nie widziałam, ale widziałam no. Tylko parę chwil i to jest chyba on, to jest chyba on na Kiedowicach. Nie, no że nie rób sobie Werka żartów, bo to nie jest... Ja go widziałam, przysięgam, widziałam go, zrobiłam nawet zdjęcia tym aparatem. Masz zdjęcia? Dobra, mam zdjęcia, zaraz się zaprowadzę tam, no ale no, ja nie wiem, co ja mam robić, nie, no naprawdę, przecież my nie możemy mieć takiej osoby. Nie, no dobra, widzę, że jesteś przerażona, ja nie mogę, przecież, nie wiem, ty wiesz w ogóle, co to jestem, prześladowca? Dobra, ja nie wiem, kto to siadaj. Jest, ja wiem, że o jakimś czarnym skafandrze chodzi, jak siadaj, jakiś, ja ci nie powiem. Normalny. Ja ci powiem, to jest najgroźniejszy typ, jakiego mieliśmy kiedykolwiek na Palionowie, no on po prostu jest mega nie, silny. Nie, co ty gadasz, no nie, no przecież my go nie wykurzymy z tych Kiedowic. Serio, on potrafi znikać, ma jakieś, nie wiem, mega moce, potrafi wszystko robić dosłownie, potrafi, nie wiem, no nie dostawać żadnych obrażeń, no to jest naprawdę przewalony. Na postać, no, no nie, na to jak on w prawdziwym życiu do nas przyjdzie? No, no nie wiem, Wera, no nie mam pojęcia. No nie, 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 ja się wyprowadzam. Ja się wyprowadzam, biorę wszystko ze skrzyniak, ja uciekam. Nie, 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 poczekaj, Wera, no poradzimy sobie z nim, no spokojnie, ja już z Pawłem. Ale, no nie wiem, kurczę, dobra, to jest mega dziwne. No dobra, no nie wiem, no musimy no, jakoś... No to jest dziwne, no to trzeba szybko wykurzyć, no. No Wera, to nie jest takie dobra, proste, to jest niebezpieczny człowiek. To jest niebezpieczny człowiek, dobra, może... To nie jest człowiek, to jest jakiś skafander. Dobra, dobra, jak zobaczę zdjęcia, to uwierzę. Gdzie masz te zdjęcia? No tu ja w domku gdzieś, tak? Teraz, no chodźmy, chodźmy, no tak. Gdzie? Tam nie dałam. Gdzie ty to dałaś? Czemu tam? Tam. Czemu? Tam, no bo, no, no bo on jeszcze by zobaczył, że ja mu zdjęcia robię, no. No ale to jakie tam ma... Co ty to tak te zdjęcia dałaś na wierzchu? Przecież on to zobaczy! No dobra, nie, nie, zobaczy, nie zobaczy, chodź szybko, zaraz je zniszczę, chodź, chodź. Dobra, pokaż tak. Mi to. Pierwszy raz widziałam go tutaj, przy bramie Kiedowic. No nie, byłam no właśnie są... w moim ogródku na tym, na tam na balkonie i właśnie tam sobie robiłam jakąś, jak chciałam kolację sobie zrobić i patrzę i idzie mi jakaś czarna postać, nie? No i zrobiłam mu zdjęcie, nie? Ja nie mogę, faktycznie widzę, patrzcie na to, prześladowca tutaj w tym miejscu, widzicie to? On tutaj jest, kiedy ty w ogóle te zdjęcie zrobiłaś? No to było chwilę niedawno, temu, 10 pół godziny minut temu. Temu, no nie, nie, to się nie dzieje, no nie. Drugie? Naprawdę, kolejny patrz, tutaj był obok twojego domku, rozumiesz? Widzę, 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 pod moją chatą normalnie stał, co jest i to też było chwilę temu? Tak, no to wszystko po prostu nad jednym po prostu przebiegnie. Ja nie mogę, ja nie popatrz. Mogę, dobra, dobra, potem dobra. Tam się kierował, no nie, no i zrobiłam mu też zdjęcie z ukrycia, no tam widać go. Okej, okay, tam okay. Idzie w górę, no nie? Dobra, 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 widzę, 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 tak jakby latał, ale nie. A, bo on stoi na tym bloku tam, widzowie, to tak wygląda dziwnie. Okej, okay, to też było, dobra, coś mi się to te godzinki, dobra, okej, okay, nieważne. A to? Co tam, tam jest jakby on po prostu poszedł ukraść coś z hit sklepu. Aha, aha, okej, okay, widziałam go dobra. Na hit sklepie, wyszłam na drzewo i on tam był, naprawdę. Okej, okay, a powiedz mi, czy widziałeś, jakby gdzieś znikał albo coś? Czy takie coś robił? No nie, nie, tylko patrz, potem patrz, tutaj przyszedł, tam weszłam na drzewo i zrobiłam mu zdjęcie, jak wchodzi do dzielnicy dziewczyn. Okej, okay, okej, okay, bo wiesz, że ma to, dobra. Tylko potem, on tam wszedł i ja musiałam uciec, ja musiałam biegnąć do domku, napisałam ci bo ja się bałam tam sama już, ja się bałam, że on mi coś zrobi, no naprawdę. I nie poszedłeś, i nie poszłaś, i on teraz jest, chcesz mi powiedzieć, że on teraz jest w gangu dziewczyn, a ty tam nie poszłaś?
No chyba on tam jest właśnie, no musimy tam biegnąć szybko, no. Ja nie mogę, dobra, zasuwamy, nie ma co, dobra, widzowie oglądajcie do samego końca, bo jeżeli to jest prawda... Ja nie mogę, dobra, nie wiem. To jest prawda, no nie wiem, chyba musimy uciekać z Hidowic, no widzowie, to jest koniec Hidowic, no. Coś mi tu tak, nie wiem, dobra, okej, pójdźmy do gangu dziewczyn najpierw, zobaczymy... A, no nie, jeszcze walnęłam w dach. Co? Jak w dach, Vera, błagam cię, chodź do... No bo ja z tych nerwów na elektrze nie umiem latać. Ej, dobra, są tabliczki. Ej, dobra, są... Nie. Byłaś tu? Byłaś tu w gangu dziewczyn, czy nie? Nie, ja tutaj nie byłam. Chodź, co to jest w ogóle, czekaj. Obserwuję was. Nie, gdzie on jest? Widzisz go? Dwie tabliczki, no czekaj, no rozglądaj się, on może być wszędzie! Tu go nie... No nie, dobra, czekaj, druga. Tu jest to samo, obserwuję was. Obserwuję was, no to? Bardzo ładne miejsce, bardzo ci napisał, bardzo ładne miejsce. Nie, tylko nie to. Podoba mi się tutaj? Ja nie mogę... Ale lepsze miejsce to chyba gang chłopaków. Co? Jak gang chłopaków? Ale masz lepsze miejsce chłopaków, to... No nie, do Boże, dobrze, no że gang dziewczyn nie stały. Czekaj, muszę zobaczyć, tutaj nic się nie stało. No, pooglądajmy, czy coś jeszcze jest. Dobra, szybko, dawaj, pooglądajmy. Czemu są jakieś zombiaki? Co wy macie za brud w tym waszym gangu? No, bo tutaj dawno nikogo nie było, no. Tosia wyjechała, no to się nie ma. A tutaj coś mamy? Nie, tutaj nic nie widzę. Okej, czyli tutaj jakby on... Możliwe, że on nawet nie wszedł tutaj do środka tego gangu dziewczyn. Czekaj, no jeszcze muszę zobaczyć mój pokój, czy tam na pewno nic nie ma w moim pokoju, bo to jest najważniejsze. Zobacz, no, tutaj, tu nic nie ma, tu nic nie widzę. Ze skrzynek mi nic nie ukradł. Nie ma nic złego, ja się boję chodzić, jak to jest naprawdę on i to nie są jakieś, nie wiem, pranki czy żarty, to mamy naprawdę gigantyczny problem, nie? No nie, my musimy go jakoś wykurzyć stąd, no ale jak, no, może wysadzimy całe Hidowice? Nie, co ty, jesteś niepoważna, jak wysadzimy całe Hidowice? Dobra, czekaj, ale przemiejsce to chyba gang chłopaków, nie, no my musimy iść do gangu chłopaków, ja nie chcę! No musimy tam iść, bo może tam się coś stało, no! Nie chcę tam iść, bo tam będzie, wiesz co, no on tam może czekać z jakąś zasadzką, to jest najgorszy pomysł. Dobra, chodźmy, ubierzmy zbroję. Czekaj, myślę jeszcze, czy na pewno to tak zrobić, Kamerę, zrobimy mu zdjęcia i zgłosimy na policję. Dobra, chodźmy. Dobra, chodźmy, tylko powoli, Vera, chodź, bo tutaj on wszędzie może być, obserwuj każdy punkt. Ja się mega boję, no naprawdę, nie, ja się mega boję. Nie, spokojnie, no. on póki co, z tego co ja zauważyłem na panionowie, on nie atakuje. Ej, o co tutaj chodzi, czemu to są jakieś... Magiczna karczma? O nie, dobra, ja się już przestraszyłam, że to on. Nie, to jest jakaś magiczna, bo to jest to, co nam chyba tostu, jak to jest od magika, magiczne. Tak, jak na pizzę na sosu zabrał, to właśnie mówi, że magik magiczny. Musimy tam iść zwiedzić, no ale musimy dobra, to no, obczaić, ale teraz na to, no faktycznie, na to widzowie może teraz nie jest najlepsza pora, bo no jeżeli prześladowca gdzieś tutaj widzowie jest, to musimy on się... On jest, ja go widziałam. No faktycznie, no jak widziałaś i robiłaś mu zdjęcie, no faktycznie, czyli on tutaj gdzieś jest. Widzowie, o nie, tabliczka. Co to jest? Dziewczyny wst... A, dobra. Nie, Vera, co ty się dasz nabrać? Dziewczyny wstęp zbrojony. No dobra, no albo to jest... Ej! Co tu jest? Co to jest? Co to? Nie, ja dalej nie idę. Ja się boję. Nie, poczekaj. Mogę dołączyć? Czekam. Uśmieszek. Co on robi? On chce dołączyć, patrz, on chce dołączyć na Hidowice. Jeszcze nie, się pyta, Dawid, Hansku, ja się idę ukryć. Czekam w kit sklepie. No nie, no Werka, czekaj, musisz iść ze mną do kit sklepu teraz, no ale działamy no, w tym czekaj, razem. No może już tu zostawił na górze. No to pooglądaj. No nie, no na górze nic zobaczę. Nie ma, no tutaj nic nie ma, chyba tutaj nawet nie doszedł. Wiadomości jeszcze pooglądam, czy jakiś nie zostawił, czy coś, ale wątpię, bo jakby on to... Kurczę, nie mogę tam... No nie! Nie jestem w stanie, widzowie, tam nawet wejść, nie chcę niszczyć. O, dobra, tak? Nie, no dobra, to by tego tam na pewno nie kliknął, skoro tu się nawet nie da. Nie wiem, Vera, boję się, nie wiem. Nie, jeszcze widziałaś go oprócz tych zdjęć jakoś, jeszcze nie? Nie, tłumaczę ci. Poszedł do dzielnicy dziewczyn, tak? I ja potem uciekłam, stamtąd okay. Się kupałam, okay. Kupałam. Rozumiem. Dobra, czyli co, idziemy do kit sklepu, tak? Dobra, chodź. A może pójdziesz sam? No nie, idziesz ze mną na pewno, no we dwóch raźniej, chodź, ja się... Ale dobra, ja się też kupuję, no, to nie jest dobra, tak, że nie. Dobra, czekaj, tylko ja pójdę po coś jeszcze do mojego domku, chodźmy. Nie, chodźmy, no jak do domku? Proszę, na chwilę, tylko szybko polecę. Dobra, chodźmy, no bo naprawdę, Vera, no to nie są żarty, jeżeli on czeka teraz na nas w kit sklepie, to on się raczej bo nie lubi. Bo ja idę po arsenał, żeby go czymś, nie wiem, żeby go arsenał? Wykurzyć. Arsenał? Co? Dobra, jaki ty masz arsenał, niby do pokonania dobra, no prześladowcy, już co? Już ci pokazuję, no chwila, bo muszę znaleźć tutaj. Nie, Vera, widzowie, wydaje mi się, że ona nie... Co ty możesz mieć niby za arsenał? Vera, błagam cię. Szukam właśnie, wręcz no, nie z widzami mówimy, błagamy cię, Vera. Co ty masz? Dobra, mam. Na dwa mikrofony, Vera, co ty gadasz za głupoty? Nie. Mam.
Czy to, ty mówisz sobie teraz na poważnie, że ty chcesz z srebrnym mieczem? No bo ja nic nie mam innego, dobra, chodźmy, Vera, dobra. Vera, przecież, a ty też dostałeś tabliczkę z tego i karczmy. Zapraszam po odbiór do karczmy. Tak, no ale mnie nie obchodzi ta karczma, no. Dobra, i to jest jakaś w ogóle fajna, tak, to jest tabliczka. Dobra, nie wiedziałem, że takie są. Dobra, chodźmy do jakiegoś sklepu. Ja nie mogę, widzowie, ale emocje, ale się stresuję. No nie, nawet. No ja się mega boję, no naprawdę, no ty po prostu jak nie mówisz. Prześladowca, idziemy, chodź, idziemy do środka. Się nie śmiej, bo jeszcze zobaczymy go tutaj zaraz, gdzie tutaj jest coś. Dobra, czekaj, cio. Tu go nie ma. Halo, prześladowca. A masz, to on! Vera, spokojnie, cicho. Trzeba się wczuć. Tu jest, halo? Prześladowca! Dobra, tu go nie widzę. Nie ma go. Czekaj, na dole u magika zobaczy, czekaj. Halo? Nie, też go nie ma. Pusto. Może tu? Nie, tam by wszedł, myślisz? Nie ma go. Okej, dobra. Chodźmy do góry w takim razie, ja nie mogę u góry. Nie, Dawid, ja się mega boję, naprawdę, ja się mega boję. Poczekaj. Tutaj coś. Tu może, dobra. Tu nie ma. Gdzie nie ma? Tu na balkonie, Prześladowca tu jest! Bierz go! Prześladowca! Uciekaj! Nie, no nie wierzę, nie. Co nie... Jak ty mogłeś się na to nabrać? To ty? Piona, Szymon, piona, normalnie. Cześć, Adowca! Ale co? To nie... To ty, Pickers! No, co ja cię kręcę, jakie to było dobre, po prostu żart stulecia. Twoje jak przerażenie, to było tak śmieszne. Mi serce bije, więc teraz 200 na... Jak ty to zrobiłeś? Jak? To był najlepszy prank w naszej historii, naprawdę. Boże, nie wytrzymam. Czekaj, bo ja tego nie rozumiem. Ja nie mogę, ja zostałem zrobiony tak, nie wiem, jak? Nie, to było po prostu takie śmieszne. Przygotowywaliśmy ten żart chyba po prostu 5 godzin, ale naprawdę. Ale ja, 3. Ale jak, w ogóle ja? Słuchaj, usunęliśmy wszystkie po prostu nick Szymonowi. Jak widzisz, nie ma nicku. Ale jak tego... On nie jest idealnie wzorowany, ale no. Próbowaliśmy go odwzorować z waszych filmów, ale to nie jest możliwe, bo ten wasz jakiś prześladowca śmieszny w jakimś skafandrze w ogóle co chwilę znika i nie da się nie go w ogóle jest zabawne, naprawdę znika, to są poważne rzeczy, wy sobie z tego żarty tak, robicie. Tak, to jest jakiś po prostu śmieszek, a wy się dajecie na to nabrać. Ja nie mogę, nie wytrzymam, przecież ja go w prawdziwym życiu, to, Boże, nie róbcie mi więcej takich żartów. Jak byście mogłeś na to nabrać, te zdjęcia nawet nie zgadzają się godzinowo. No jak się nie zgadzają, przecież... W sensie... Jedno zdjęcie 9:12, drugie 9:15. Pokaż mi to, no jak, 19, jaka dziewiąta? Jak tam 20 była na każdym, pokaż mi to. Znaczy 19. 20 chyba tam była, czekaj. A faktycznie, czekaj, bo to jest pierwsze zdjęcie niby, tak, okej. Okay. I one ma 20:12, a potem pod moim domkiem 20:15, a to, że niby idzie do przodu. Ja nie mogę, 20:13, tego nie zauważyłem! Ja byłem za bardzo wkręcony! Nie wiem, jakim cudem ty się na to nabrałeś, nie wiem jak. Dobra, wiecie co wam powiem, spaduwa, nie? Dobra, zobaczymy jak kiedyś na Kidowicach... Zobaczymy jak prześladowca cię nawiedzi. Dobra, wy się śmiejcie. Dobra, śmiejcie się, dobra widzowie, nie mogę. Jak ja się mogłem dać na to nabrać, no?